Choinka jest, ale nie ma nóżek. Ja już widzę, że szanse, że ta choinka będzie stała w salonie, są żadne, bo jest pierwsza zainteresowana niestety. Ale może pójdzie do gabinetu. Felka, ale ty jesteś, powiem ci, dzbanem, wiesz? Dzbanem jesteś. Dzbaniastym. Choinka już w gabinecie. Można się było tego spodziewać, że w salonie nie będzie mieszkać. Jeden jednorożec ze złamanym skrzydełkiem. Tak, moja wizja siedzenia sobie w salonie przy choince legła w gruzach. Dajcie znać, jak u was się sprawuje to połączenie choinka plus koty, ale jak mi ktoś napisze, że u niego są cudowne koty i nie ruszają choinki, to albo zbanuję, albo wyślę mu moje w paczce in postem. Nie, a tak na poważnie, Felka się nie nadaje. Nie nadaje się do choinki. Ja w pierwszym vlogmasie ją przecież przewróciła, więc to ja wiedziałam, że tak będzie. Luz. To się nazywa weekend. Lojerek zrobił obiad, łososia z brokułami i z kapustką kiszoną z ogórasem. No wygląda bosko. Mm. Jak smakuje? Nie wiem. Pyszka. Robię taką zimową herbatkę. Ona jest z Lidla, ale żeby trochę to podbić, to dodam tu jeszcze guździki. Słuchamy podcastu? Możemy, mam. Pomyślę, że około 2 godzinach mamy ramę. Mamy nadzieję, że jest dobrze złożona, bo niektóre z tych puzli pasowały w kilka miejsc, więc może się okazać potem, że będziemy to musieli rozszczepiać. Już nam się to zdarzało, ale na razie wygląda na to, że mamy to. Mamy czas na złożenie tych puzli, a przynajmniej ich większości, do Sylwestra, bo wtedy wpadają do nas znajomi i dobrze by było, żeby tutaj w pokoju można było na spokojnie spać. Najwyżej znajomym odstąpimy sypialnię, ale do nas wbija Felka w nocy, więc nawet jak my byśmy tu spali, to puzle muszą być złożone, bo Felka plus puzle to nic dobrego. Jak widzicie, składamy dzień i noc. Wczoraj do późnej nocy, dzisiaj do wczesnego poranka. Ale to jest bardzo wciągające zajęcie. Słuchajcie, ale ja nie wiem, czy to będzie tu widać, ale część puzli jest dwukolorowa. Tutaj i tutaj są 2 kolory na jednym puzzlu. I brakuje nam tych dwukolorowych puzli, żeby tutaj złączyć te kolumny. I to ich brakuje całkiem sporo. Zastanawiam się, czy to w ogóle jest możliwe, żeby brakowało puzli i to no chyba z 6 albo z 7 przynajmniej, ale układamy to we dwójkę, no albo czasem ja sama, w zamkniętym pokoju, koty tu nie mają wstępu, nie było tu odkurzane ani nic od tego czasu, więc no nie miały gdzie się te puzzle podziać, a nie ma ich. Jest to możliwe? Znalazłam jeszcze jednego takiego, więc jeszcze mogą się gdzieś tutaj ukrywać.
Weekend się powoli kończy, bardzo szybko nam zleciał, głównie po prostu spędzaliśmy ten czas razem w domu, jako że ja z moimi uszami jeszcze nie wychodzę, jeszcze nie do końca słyszę na jedno ucho, mam nadzieję, że ten słuch mi wróci. Skończyłam dzisiaj brać antybiotyk, rano wzięłam ostatnią tabletkę, mam nadzieję, że pójdzie to wszystko już w dobrym kierunku, a tymczasem chciałam odpowiedzieć na kolejne pytanie z kalendarza adwentowego. Wyjazdy zimowe w czasy narty, góry, może cokolwiek lubisz, czy nie za bardzo? I jeśli chodzi o wyjazdy zimowe, to bardzo lubię, najchętniej na Wyspy Kanaryjskie. Miałam taką tradycję kiedyś jeszcze z moją mamą, że jeździłyśmy sobie zazwyczaj na Gran Canaria. Raz byłyśmy na Fuerteventurze w styczniu albo w lutym i bardzo bym chciała do tej tradycji wrócić. Niestety teraz czas styczniowy i lutowy to jest dla mnie sesja zimowa, więc... O wyjazdach raczej mogę sobie pomarzyć, natomiast narty, tego typu wyjazdy nie. Nie umiem jeździć na nartach, byłam parę razy jako dziecko i raz chyba na snowboardzie jako nastolatka. Nie mam z tym dobrych wspomnień związanych, zwłaszcza, że mój ostatni wyjazd na nartach skończył się tak, że zjechałam 3 razy, naciągnęłam sobie bardzo mocno ścięgno i podczas gdy wszyscy dalej zjeżdżali mnie, ulokowali w samochodzie i czekałam cierpliwie tam aż do wieczora, aż reszta będzie jeździć, aż reszta skończy jeździć, więc no nie, ale też myślę, że coraz bardziej doceniam, że zima może być fajna i teraz na przykład czasami sobie chodziliśmy na spacery w zeszłym roku po Parku Śląskim, w tym roku też byliśmy na jednym takim chłodnym spacerze, ale jeszcze park nie był taki ośnieżony, no a teraz jak tak sypało, to ja już, jak się zaczęła robić ładna pogoda, to skończyłam z wychodzeniem z domu z powodu tej infekcji. Ale tutaj myślę, że mogłabym docenić zimę, myślę, że kiedyś mogłabym na przykład spróbować się wybrać na jakieś biegówki. Nie jeździłam nigdy, ale myślę, że to mógłby być jakiś sport zimowy, który byłabym w stanie polubić. Natomiast jeżeli chodzi o zimowe wyjazdy, to najchętniej właśnie gdzieś, gdzie jest ciepło. Tak jak powiedziałam, weekend niestety się już kończy, więc ja muszę też jakoś się ogarnąć, przygotować do tego kolejnego tygodnia, bo mam bardzo dużo zaległości. Wiem, że ten vlogmas nie wyszedł tak świąteczny, jakbym tego chciała. No ale trudno, no takie rzeczy jak zapalenie ucha się zdarzają, oby to był pierwszy i ostatni raz, kiedy to mam, bo to było beznadziejne. Nie polecam. 0 na 10.